48. sesję Rady Miejskiej. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam serdecznie panią Beatę Miller-Kornicką, dyrektora SP4. Witam pana Edwarda Kośnika, dyrektora Fenickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej oraz witam dyrektora Miejskiego Ośrodka pana Stanisława Chłodeckiego. Serdecznie witam. Witam prezesa UKS Orient pana Waldemara Wyszykanicza. Witam pana burmistrza, panią skarbnik. Serdecznie witam pana Janusza, naczelnika wydziału. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu sesji nr 26 oraz 27. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Punkt piąty, podsumowanie wyników kulturalno-sportowych w 2016 roku przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz uczniowski kluby sportowe. Punkt szósty, stan zadłużenia najemców w zasobach komunalnych. Punkt siódmy, podjęcie uchwał. W sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. W sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Złotoryja. W sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2016. Ósme, przedstawienie informacji o wysokości cen żyta stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2017 oraz o wysokości ceny drewna stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości podatku leśnego na 2017 rok. Punkt 9, interpelacje, zapytania radnych. 10, informacje i komunikaty przewodniczącego rady. Punkt 11, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12, wolne wnioski, informacje i oświadczenia. Punkt 13, sprawy różne. Punkt 14, zamknięcie obrad. Czy ktoś z radnych chciałby się odnieść do porządku obrad? Jeśli nie, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji w chwili obecnej jest obecnych 11 radnych, czyli jesteśmy władni mimo wszystko do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji ustanowionych przez statut i ustawę. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołów sesji numer 26 i 27. Bardzo bym prosił o przyjęcie tych protokołów. Protokoły są wyłożone w biurze rady. Myślę, że radni się zapoznali z nimi. Proszę protokół numer 26. Kto z radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednomyślnie. Oraz bardzo proszę analogicznie co do protokołu 27. Kto z radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Również protokół został przyjęty jednomyślnie. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Sprawozdanie burmistrza z pracy między sesjami. Proszę burmistrzu. Burmistrza miasta Chojnowa w okresie od 29 września 2016 do 28 listopada 2016, a złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2016 roku. Zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego wykonano m.in. zakończono i odebrano roboty polegające na wymianie nawierzchni chodnika przy ulicy Reja. Zakończono budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pompowniami ścieków w ulicy Wyspiańskiego. Wykonawca przygotowuje dokumentację podwykonawczą niezbędną do przeprowadzenia czynności odbiorowych. Kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w ulicy Niemcewicza, plac 3 Maja i Małopolskiego. Jest to pierwszy etap przebudowy sieci w rejonie ulicy Witosa, Mickiewicza, Bohaterów Getta Warszawskiego do ulicy Niemcewicza. Ten będzie w drugim etapie. Oraz w tej chwili realizowany od ulicy Witosa
do ulicy, od ulicy Kolejowej do ulicy Witosa. Kościuszki, przepraszam. Trwają roboty związane z budową oświetlenia drogowego przy ulicach Rzosowa i Kraszewskiego. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała wykonawcy teren budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 328 z Michowa do Kojnowa. Firma w tej chwili realizuje inwestycję i rozpoczęła pracę. Zakupiono posypywarkę i pług odśnieżny do zimowego utrzymania dróg. Zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg. Zakupiono kruszywa bazaltowe w celu utwardzenia i wyrównania ciągów pieszych na terenie cmentarza oraz utwardzenia drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy cmentarzu od ulicy Złotoryjskiej. Rozpoczęto montaż dekoracji świątecznych, zamontowano już choinki. Wycięto dwa zagrażające drzewa z terenu cmentarza. Przeprowadzono pielęgnację i zdjęcie posuszu z czterech dużych drzew w mieście Rynek i ulica Legnicka. Kwietniki i trąby kwiatowe przygotowano do sezonu zimowego. Prowadzona jest zbiórka liści z terenów zielonych. Zlecono wykonanie projektów na budowę oświetlenia placów przy ulicy Kościuszki i modernizację oświetlenia ulicy Samorządowej. Zamontowano dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych przy wejściu bocznym na cmentarz od parku Piastowskiego. Prowadzona jest bieżąca wymiana oznakowania pionowego ulic. Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska wykonano m.in. sprzedano w drodze przetargu 8 nieograniczonego nieruchomość zabudowaną przy ulicy Wojska Polskiego 9A za kwotę 234 300 zł, nieruchomość niezabudowaną przy ulicy Krojowej Jadwigi za 45 450 zł przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Sprzedano w drodze deszcz przetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokal mieszkalny z zastosowaniem obowiązującej bonifikacji za 13 200 zł. Działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ulicy Rzemieślniczej za 6 300 zł. Garaż na rzecz dotychczasowego najemcy przy ulicy Samorządowej za kwotę 13 000 zł. Działkę gruntu na rzecz właścicieli lokali budynku położonego przy ulicy Witosa, która wraz z wcześniej wydzieloną działką będzie spełniała wymogi działki budowlanej przy zastosowaniu 98% bonifikaty za kwotę 649,44 zł. Poddano w użytkowanie wieczyste grunt na rzecz użytkownika wieczystego położony przy ulicy Rzemieślniczej za kwotę 15 800 zł rozłożeniem na ratę roczną. Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ulicy Gębalskiej, 17 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Miłej, Pogodnej i Radosnej, nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ulicy Złotoryjskiej. Wydano dwie decyzje z urzędu na podział działek przy ulicy Legnickiej 17A i ulicy Dąbrowskiego w celu wydzielenia działek do sprzedaży. Wydano dwa zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowych dla nieruchomości. Wydano 5 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu bonifikaty. Wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawa własności. Wydano 6 wypisów wraz z wyrysami oraz zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano 2 postanowienia pozytywnie opiniujące podziały działek położonych przy ulicy Legnickiej i ulicy Dąbrowskiego pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydano 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew dla osób fizycznych. Przy ulicy Witosa dotyczy 3 usychających klonów z obowiązkiem nasadzenia 8 drzew. Przy ulicy Rzemieślniczej dotyczy usychającego świerku z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Przy ulicy Wyspiańskiego dotyczy usychającego świerku z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Przy ulicy Kraszewskiego dotyczy usychającego świerku z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew. Przy ulicy Legnickiej dotyczy 15 klonów samosiejek kolidujących z linią zabudowy wynikającą z planu zagospodarowania przestrzennego miasta z obowiązkiem nasadzenia 30 drzew. I przy ulicy Złotoryjskiej dotyczy 2 usychających wież z obowiązkiem nasadzenia
czterech drzew. Dla osób prawnych. Firmy Developer Pro, spółka z Poznania przy ulicy Lewnickiej, dotyczy 19 drzew gatunku klon, olcha, topola, czarny bez, kolidujący z budową obiektu handlowo-usługowego z obowiązkiem nasadzenia 38 drzew. Środowiskowego domu pomocy przy ulicy Reja, dotyczy 15 zagrażających topól z obowiązkiem nasadzenia 30 drzew. Spółdzielni pracy usług kominiarskich Florian przy ulicy Sienkiewicza dotyczy 3 uczekających świerków z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew. Rodzinnych ogrodów działkowych Północ przy ulicy Kraszewskiego dotyczy uschniętej opoli 2 zagrażających świerków bez obowiązku nasadzeń. W związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą Modernizacja i konserwacja rogu melioracyjnego, melioracje szczegółowe rów KS, w wysokości 15 tysięcy złotych wykonano konserwację i modernizację rogów oraz przepustów w obrębie 1 miasta Chojnowa. Dotacja została rozliczona, koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 25 tysięcy złotych. I to jest dobra informacja. Polskie Koleje Państwowe w 2017 roku rozpoczną prace budowlane związane z przebudową dworca kolejowego w Chojnowie. Możliwość pozyskania środków z budżetu państwa przez PKP SA na wykonanie przebudowy dworca była możliwa pod warunkiem zagospodarowania części powierzchni użytkowej dworca na cele publiczne przez Gminę Miejską Chojnów. Negocjowaliśmy od kilku miesięcy. Został podpisany list intencyjny o gotowości współpracy z PKP SA i zagospodarowanie części powierzchni dworca na cele publiczne, takie jak poczekalnia dla młodzieży i mieszkańców oczekujących na autobusy i busy. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące zagospodarowania dworca. Poczekalnia ta miałaby około 160 metrów kwadratowych, byłaby wyposażona w niezbędne toalety, byłaby po prawej stronie, jak się wchodzi na dworzec, no i służyłaby zarówno dla oczekujących na autobusy, busy, jak i tych, którzy dojeżdżają kolejem. Podpisaliśmy umowę na wydzierżawienie tego dużego pomieszczenia. Na bieżąco będę Państwa informował o pracach, które trwają. Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. dodatki mieszkaniowe. Przyjęto 73 wnioski, rozpatrzono 65 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10 492 zł, wydano 63 decyzji pozytywnych. Wypłacono dodatki na kwotę 63 080 zł. Dodatki energetyczne. Przyjęte, rozpatrzono 47 wniosków. Wypłacono dodatki na kwotę 3730 zł. Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+. Przyjęto 31 wniosków. Wydano 39 decyzji. Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 573 786 zł. Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in. wydano 314 odpisów aktu stanu cywilnego, w tym 235 skróconych, 60 zupełnych i 19 wielojęzycznych. Sporządzono 145 przypisków, 57 zmiany przy aktach stanu cywilnego, 10 aktów urodzenia, 46 aktów małżeństwa i 1 akt zgonu. Przeprowadzono 175 migracji aktów do aplikacji źródło i załatwiono 3 sprawy konsularne. Sprostowano i uzupełniono 15 aktów stanu cywilnego. Wpisano 9 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji. Sporządzono 2 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wydano zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca i zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą. Przyjęto 17 zapewnień do braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w tym 9 zapewnień do ślubu konkordatowego. Z zakresu Wydziału Organizacyjnego Oświaty i Zdrowia m.in. zarządzenia dotyczyły zmiany układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Chojnowa z 29 września 2016, zmiany w budżecie miasta Chojnowa na 2016, powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko do spraw budżetu i podatków w Wydziale Finansowo-Budżetowym, powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych polegających na
przebudowie ulicy Rejtana wraz z budową oświetlenia drogowego, wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności piwnic i zmianę udziału w nieruchomości wspólnej położonej w Chojnowie przy ulicy Mickiewicza 2, przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, odwołania ze składu miejskiego zespołu interdyscyplinarnego w związku z przejściem na emeryturę, określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne gmin miejskich Chojnów, powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń, przeznaczenia do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 454/4 położonej w odrębie 4 miasta Chojnowa oraz ogłoszenia wykazu. Przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 132/3 a położonej przy ulicy Legnickiej w obrębie 4 miasta Chojnowa oraz ogłoszenia jej wykazu. Przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanych garażami oznaczonymi numerami geodezyjnymi 46/13 i 46/14 położonymi w obrębie 4 miasta Chojnowa przy ulicy Dąbrowskiego oraz ogłoszenia ich wykazu. Przeznaczenia do oddania dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Chojnowie przy ulicy Grodzkiej, część działki numer 271/3 i część działki numer 271/4 targowisko miejskie. Przeznaczenia do oddania dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Chojnowie przy ulicy Baczyńskiego, część działki 437/10. Zmiany układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 września 2016, powołania zespołu do spraw rewitalizacji miasta Chojnowa, przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych będących własnością gminy miejskiej Chojnów mieszczących się w budynkach położonych przy ulicy Grunwaldzkiej 6, Dąbrowskiego 12 i rynek 6 na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu. Projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Chojnowa, projektu uchwały budżetowej miasta Chojnowa na 2017 rok, zmiany składu miejskiego zespołu interdyscyplinarnego, powołania komisji do przeprowadzenia wielorodnych organów polegających na wymianie nawierzchni chodnika przy ulicy Reja. W dniu 25 listopada została podpisana przez władze miasta gminy z firmą BMC Poland deklaracja potwierdzająca wolę wsparcia inwestycji na majątku firmy Dorzane. Jest to wynikiem stworzenia dobrych warunków do podjęcia i prowadzenia działalności inwestycyjnej na terenie miasta Chojnowa, m.in. poprzez podjęcie 27 października 2016 przez Radę Miejską Chojnowa uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, a stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną w związku z listem intencyjnym firmy BMC Poland spółka z o.o. skierowanym do burmistrza miasta Chojnowa. Tutaj chciałbym kilka zdań Państwu jeszcze powiedzieć. W ostatnim okresie robiliśmy bardzo dużo spotkań, ponieważ to sytuacja, jeżeli chodzi o zainwestowanie tak potężnych pieniędzy w naszym mieście przez firmę BMC Poland, spółka z o.o. zainwestowana w Biskupicach Podgórnych, a ja tylko przypomnę, że jest to kwota 175 milionów złotych i 320 miejsc pracy. Warunki, jakie stworzyliśmy poprzez zaangażowanie Państwa i za to chcę Państwu podziękować, pozwoliły nam na to, że te kilka lokalizacji, które były do wyboru dla tej firmy, prawdopodobnie zakończą się naszym sukcesem, ponieważ ta firma zdecyduje się zakupić firmę Dorzamy i rozwijać tą firmę, produkując w dalszym ciągu ten element, który
jest tam produkowany, mam tu na myśli łańcuchy, jak i rozwinąć produkcję związaną z częściami do przemysłu motoryzacyjnego. Została podpisana umowa przedwstępna między obecnym właścicielem Rozamentu a firmą. To, co myśmy zrobili tutaj w tej sali, spowodowało, że ta organizacja jest najbardziej atrakcyjna dla inwestora i prawdopodobnie w najbliższych dniach zostanie ona sfinalizowana. Jeszcze mam taką informację, tak żeby Państwo też się wiedzieli, internauci, że jeżeli chodzi o pracowników, wszyscy pracownicy będą mogli znaleźć zatrudnienie w tej firmie, tylko będą musieli chcieć. Takie rozmowy kwalifikacyjne już się w tej firmie odbywają i jest takie zapewnienie, że wszyscy pracownicy będą mogli pozostać w firmie w tej chwili jako pracownik. Jeszcze jest jedna ważna wiadomość, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, na ten temat się dużo dyskutuje też, to na dzień dzisiejszy, czyli w roku 2016, podatek od nieruchomości tych hal, które tam funkcjonują, jest to kwota 67 240 zł. Natomiast jeżeli będą to hale w przyszłości produkcyjne, to ta kwota wzrośnie do 299 000 zł. Czyli obecnie jest to 67 tysięcy. Możliwość taka jest, że się to pozmienia, będzie to 299 tysięcy złotych. Jeżeli by były jeszcze pytania w tym temacie, to bardzo proszę. Bardzo proszę, no, czy ktoś z radnych ma jakieś pytanie do pana burmistrza? Proszę. Nie ma, panie burmistrzu, dziękuję bardzo. Jeszcze dodam, proszę państwa, że jeżeli chodzi o to zwolnienie, to zwracałem się też z prośbą do gminy wiejskiej i otrzymałem pismo od pana wójta, że nie wyrażają zgody na podjęcie takiej uchwały pomocowej, więc chcę jeszcze raz państwu uświadomić, jak ważną rolę Rada Miasta odegrała w tym procesie inwestycyjnym, który może nastąpić, ale nie dotyczy to tylko tej inwestycji, ale trzeba pomyśleć też o kooperacji z innymi firmami, które w Polinowie też pracują. Dziękuję. Ja tylko się radę, ja byłem obecny, jak pan burmistrz podpisywał takie wstępne porozumienie. Rzeczywiście ta firma chce. Przede wszystkim chcę na naszym terenie inwestować i to bardzo cieszy. Chciałem tylko tyle właśnie dodać. Przystępujemy do realizacji dalszego punktu, punkt 5, czyli podsumowanie wyników drużynowo-sportowych w 2016 roku. Bardzo bym prosił na początek pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Samodzielnie, jak i te, które podejmujemy we współpracy z innymi podmiotami.
Najczęściej są to placówki oświaty i kultury z terenu miasta Pełnowa, ale zdarzają się też instytucje czy fundacje letnickie bądź wrocławskie. Wielu Pełnowian postrzega MOXiT przede wszystkim przez realizację imprez wenerocznych. Niewątpliwie największą cenią jest coroczne wydarzenie w święta miasta, czyli Dzień Pełnowy. W mijającym roku gościliśmy na tych obchodach jako gwiazdę panią Halinę Dyrynkową, a jej koncert był po części zapowiedzią zawarcia umowy partnerskiej z miastem Strzec, z miastem Mnichowo-Kartliszcze. Doskonale Państwo o tym wiecie. W ramach koncertów plenerowych przypominamy też corocznie święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, a na wakacjach zapraszamy mieszkańców na muzykę w Rynku. W tym roku między innymi gościliśmy na tej muzyce wspaniały duet pani Alicji Majewskiej i pana Włodzimierza Korcza. 1 czerwca biliśmy i co najważniejsze pobiliśmy z dużym zapasem rekord polski w tęczeniu Berlinki, a walnie przyczynili się do tego uczniowie wszystkich chojnowskich szkół. 2 czerwca, dzień później, gościliśmy dzięki współpracy zarówno z Teatrem Młodziejskiej w Legnicy, jak i Stowarzyszeniem Niebieski Parasol sztukę Skarb Wdowy w Szabnym Projekcie. We współpracy z Fundacją Transformator w ramach Europejskiej Instytucji Kultury we Wrocławiu gościliśmy przez 2 tygodnie lipca MOKA, czyli mobilny katalizator przestrzeni publicznej. Młodzi ludzie zajmujący się na co dzień zawodowo socjologią, akustyką, animacją kulturalną, architekturą, wsłuchiwali się w Parku Śródmiejskim w głosy mieszkańców, próbując rozpoznać kulturowy krajobraz Pełnowa, a jednocześnie proponować najmłodszym atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Wnioski ze spotkań z mieszkańcami, propozycje działań, które mogłyby wzbogacić kulturowo nasze miasto, są w tej chwili na etapie opracowania. Prawdopodobnie albo do końca roku, albo w pierwszych miesiącach następnego takie opracowanie otrzymamy. W sierpniu wspieraliśmy gojowskich miłośników zabytkowych pojazdów czy organizacji pierwszego zlotu pojazdów zabytkowych. We wrześniu wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną realizowaliśmy z kolei kolejną edycję Narodowego Czytania w Rynku, za które właśnie dziś od prezydenta Rzeczpospolitej nadeszły podziękowania. W październiku pomagaliśmy Szkole Podstawowej nr 4 w organizacji 17 szkolnych mistrzostw Zamiaru Śląska w kolarstwie górskim. Nowością był pierwszy chojnowski bieg tkacza, rozegrany na ścieżce biegowej, która powstała w Parku Piastowskim, a na którym patronat medialny objęło m.in. Radio Wrocław. Mimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych, ponad 100 biegaczy mierzyło się na 5-kilometrowej trasie w dniu 11 listopada. Z imprez plenerowych, jak wspomniałem wcześniej, przed nami jeszcze doroczny jarmark, który w tym roku odbędzie się w niedzielę 11 grudnia. W sumie blisko 40 imprez plenerowych, zarówno kulturalnych, jak i sportowo-rekreacyjnych, zostało w całości bądź częściowo zrealizowanych przez MOXiT. O wiele większa jest liczba działań, które rozgrywane odbywają się w przestrzeniach zamkniętych. Przede wszystkim oczywiście w zmodernizowanym Domu Kultury, ale także dzięki życzliwości i współpracy korzystamy z chojnowskich świątyń, z Domu Szrama, z sal Muzeum Regionalnego bądź też Miejskiej Biblioteki Publicznej. W mijającym roku zapraszaliśmy Pełnowian na koncerty. Tradycyjny koncert Kolęd Burskoranta, który miał miejsce w Farze, czy też jazzowy w wykonaniu formacji pana Mateusza Boju. Kilkakrotnie występowali uczestnicy pracowni lokalnej pani Agnieszki Tym-Szumiło, zarówno w repertuarze lekkim, współczesnym, jak i z prezentacjami twórczości dawnych mistrzów przy okazji kolejnej edycji Chojnowskiej Jesieni z muzyką dawną. Były występy dla pań z okazji Dnia Kobiet, gorąco przyjęte siłaczki w wykonaniu działającej przy ośrodku w grupie teatralnej dorosłych Antykwariat, a z okazji Dnia Matki koncert Dla Ciebie Mama. Współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi, organizując co roku regionalny konkurs karaoke osób niepełnosprawnych. W tym roku była to już 5. edycja. Były występy, o których zazwyczaj potocznie mawiamy, że są kresowe. Było też wspieranie działań mniejszości etnicznych. Na przykład koncert z okazji 15-lecia Łękowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Łaski Boczka. W koncercie dla Anny Chojnowianie mieli możliwość przypomnieć sobie twórczość Anny German. Dwa razy wspieraliśmy też poprzez organizację koncertów charytatywnych młode, potrzebujące osoby.
Była to kilkuletnia Laura, a ostatnia uczennica z gimnazjum nr 2 Marta. Z występem kabaretowym zaprezentował się pojawiano Andrzej Grałowski. Charakterystycznym elementem funkcjonowania Domu Kultury są konkursy i przeglądy, których marka rozpoznawana jest coraz lepiej i szerzej na kulturalnej mapie Polski. Po raz 14 odbyły się rozśpiewane nutki, które rozpoczynały jako bardzo lokalne wydarzenia, a w tej chwili przyciągają wykonawców także z Górnego Śląska czy Lubuskiego. Jeszcze większym powodzeniem cieszy się w tym roku już 17 ogólnopolski turniej zespołów tanecznych Stonowa. Średnio od 50 do 70 zespołów co roku prezentuje na naszej scenie swoje wykonania. Gości mamy od województwa zachodniopomorskiego przez Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Opolskie, aż po Górny Śląsk. Regionalnym znaczeniem Dolnego Śląska jest przegląd teatralny Sigerdy, który z założenia ma kształtować kulturotwórczą świadomość baśni i legend tego terenu. Organizujemy też Bambiniadę, czyli przegląd piosenki przedszkolnej, w tym roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia, Chojnowską jesień z muzyką dawną, 6. edycja w tym roku. Współorganizujemy Tytan do Chojnowskiej, w tym roku edycja 12. W Galerii Domu Kultury, która zlokalizowana jest w polach, korytarzach i częściowo w sali kręgielni, prezentujemy prace plastyczne. Na początku roku była to wystawa tkanin na Milotarii Adamowi, zatytułowana Zaplątane wątki. Potem w polach prezentowaliśmy fotografię pana Dariusza Matysa, a w kręgielni pracę naszych tkaczy. Aktualnie od kilku dni gościom ośrodka towarzyszą pracę członków Gildii Artystów Chojnowa z okazji 5-lecia powstania gildii. W budynku Domu Kultury zorganizowane są także sala fitness i kręgielni. Od stycznia do 24 listopada z sali fitness skorzystało 2747 osób. Zbliżona była liczba osób na kręgielni. Odnotowaliśmy 2558 osób. Wyraźna jest też tendencja w korzystaniu z obu tych orzeł. Zdecydowanie wzrasta w okresie jesienno-zimowym, maleje wiosną i latem. Od listopada ubiegłego roku MOXIR proponuje też mieszkańcom oferty filmowe. Filmy prezentujemy w systemie weekendowym, czyli w piątki i w sobotę, co skutkuje tym, że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zaproponować mieszkańcom premier. I na wybrany film musimy czekać od 2-3 tygodni do nawet 2 miesięcy. Wszystko zależy tu od decyzji dystrybutora konkretnego tytułu. Od stycznia do listopada zorganizowaliśmy 152 seanse, które łącznie obejrzało 7115 widzów. Średnia to niemal 47 osób na jeden seans. W Domu Kultury funkcjonuje szereg sekcji. Mamy 3 grupy taneczne. Karambol, mały karambol i mały karambol 2. Łącznie raz w tygodniu spotyka się w zespołach 70-30 dzieci. W skali roku jest to prawie 200 zajęć. Do czerwca funkcjonowały też 4 grupy teatralne. Dziecięce małe pchełki, pchełki i antrak oraz grupa dorosłych antypark. W sumie 54 osoby. W tej chwili pracuje tylko grupa dorosłych, trwają poszukiwania instruktora dla grup dziecięcych. Z sali muzycznej korzysta z grupą, oczywiście częstotliwością, 7 formacji. Avans Plus, Rasowe Rytmy, Polish Fiction, Reputacja, Rymonderowcy, Howard, Fazabus. W sumie 31 osób. Działania muzyczne to także Chojnowski Kurs Koranta, blisko 40-osobowa grupa dorosłych, Zespół Muzyki Historycznej Alan Disco oraz osoby uczestniczące w pracowni wokalnej Agnieszki Zdyn-Szumi. Łącznie swoje pasje muzyczne i zainteresowania muzyczne co tydzień realizuje około 100 osób. 3 razy w tygodniu spotykają się modelarze pod patronatem krakowskiego klubu modelarskiego Arsenał, to są 16 w różnych wieku. Od kilku lat w obręb działania ośrodka staramy się też wciągać seniorów. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działa aerobik. 2 razy w tygodniu spotykają się 43 panie. Pracownia rzeźby 9 osób, pracownia malarstwa 6 osób, pracownia tkarska 5 osób. Z sali pomieszczenia ośrodka korzystają tylko zespoły działające pod jego gminą. MOXIR udostępnia nieodpłatnie salę także zespołom tanecznym z gminą nr 1. Jedna grupa i gimnazjum nr 2, 3 grupy.
Trzy razy w tygodniu spotykają się też u nas dzieci z grup terapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej. Miejsce spotkań mają również u nas mniejszości etniczne i narodowe średnio 3, czasami 4 razy w miesiącu. Tutaj najaktywniejsza jest mniejszość grecka. W roku 2011 powołaliśmy do życia Gildię Artystów Hojnowa. To około 30 osób, które zgłosiło akces do tej nieformalnej reprezentacji lokalnych twórców. Raz na miesiąc spotykamy się w restauracji Kuźnia. Tam też mieści się mini galeria prac członków, ale tak jak wspomniałem wcześniej, także staramy się pokazywać twórców z Gildii na naszych ścianach. Trudna do oszacowania tak naprawdę jest liczba osób biorących udział w rozmaitych proponowanych przez MOXIR działaniach kulturalnych. Niemal w całości są to wydarzenia niebiletowane. Dodatkowo imprezy plenerowe charakteryzują się dużą płynnością uczestników, którzy przychodzą, odchodzą, czasem powracają kilkakrotnie. Ostrożne szacunki pozwalają mówić w roku 2016 o 10 do 20 tysięcy gościach imprez plenerowych. Do tego należy doliczyć 8 tysięcy widzów kina, bo tym spodziewamy się, że będzie do końca roku trudniowe, co zdaje się sugerować, że będzie dużo. 5 tysięcy osób korzysta z sali fitness i kręgielni. Wreszcie uczestnicy stałych form, o których mówiłem wcześniej. W skali roku, sam byłem zadziwiony liczbą, ale w skali roku tych osób przychodzących na zajęcia to jest około 20 tysięcy. Można więc powiedzieć, że w sumie tych wszystkich rzeczach, i tych imprezach plenerowych, i tych wydarzeniach, które mają miejsce w Ośrodku Kultury, w tych zajęciach rozmaitych sekcji, w ciągu roku między 50 a 60 tysiącami osób odnajduje swoje miejsce. W placówce na początku roku było zatrudnionych osób 11 na 10 pół etatu, ponieważ instruktor teatralna znalazła sobie inne zatrudnienie, no w tej chwili jest potem jedną osobę mniej. Jedna też pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Co warto też przypomnieć czy podkreślić, ośrodek zajmuje się także terenami rekreacyjnymi i sportowymi, a więc w naszym zarządzie są zarówno boiska zielone, jak i boisko sztuczne, tenisowy, plac zarodowy, dzieci. To wszystko, co znajduje się w otoczeniu ośrodka. W dużym skrócie to tyle. Dziękuję bardzo. Proszę, ktoś z radnych ma jakieś pytania do pana dyrektora, może? Nie, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Powiedział pan, że w dużym skrócie, no to ja sobie wyobrażam, jakby to było pełna informacja. Dziękuję bardzo. Teraz bym bardzo prosił pana Łukasza Janicza, prezesa UKS Orient. Bardzo proszę. Trzeci kwartał 2016 roku to przede wszystkim treningi specjalistyczne.
sezon nasi kolarze zakończyli startem szkolnych mistrzostw Górnego Śląska w Kolarskim Górskim MTB w dniu 8 października 2016 w Wojewódzie. Z początkiem roku 2016 do sezonu przygotowało się 13 licencjonowanych kolarzy. Zawodnicy i zawodniczki mieli za zadanie walczyć i zdobywać punkty w wyznaczonych wyścigach systemu sportu młodzieżowego SSR, nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu KSOS. W 2016 zdobył punkty objęte reputacją SMM w wyścigach kolarskich o nazwie Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieżowe i Młodzieży. W Challenge Dolnym Śląskim we Wrocławiu wyścigi konarskie szosowe i górskie MTB. Anita Marokana, konarzystka, i Szymon Musiał przez cały rok 2016 byli członkami kadry wojewódzkiej młodzików Dolnośląskiego Związku Konarskiego we Wrocławiu. W sezonie 2016 zorganizowali się 15 wyjazdów na wyścigi szosowe i 6 na wyścigi w kolarskim górskim MDB. Zakupiliśmy przy wsparciu sponsorów dla dwóch zawodniczek karbonowe rowery szosowe. Przy prawidłowo realizowanych treningach i dobrym sprzęcie zawodniczki osiągnęły bardzo dobre rezultaty sportowe wyścigi kolarskie. W dniu 10.04.2016 Zielona Góra rozgrywała mistrzostwa w kolarskim górskim MTB. Hanna Konarzyska zajmuje 10 miejsce, Anita Marek 11 miejsce i 13 miejsce Wiktoria Brzyża. Szymon Musiał zajmuje 7 miejsce, Gabriel Kądziołka 18 i Michał Kądziołka 19. W dniu 10.06.2016 Strzelce Krajeńskie, wyścig szosowy, zdjęcie dwójkami. Anita Marek i Hanna Konarzyska zajmują 2 miejsce i zdobywają wicemistrzostwo na regionu. W dniu 6.08.2016 miejscowość Brodowiec, powiat Polkowice, wyścig szosowy ze startu wspólnego. Anita Małek poświęcona finiszu wygrywa i zostaje mistrzynią mikroregionu. Hanna Konarzyska przyjechała na 4. miejscu Wrocławia Grażyna Małowska. W tym samym wyścigu w kategorii młodzi Szymon Musiał zajmuje 6. miejsce. Wykaz punktów zdobytych do SSM w 2016 roku. W sumie zdobyliśmy 10 punktów. Anita Małek 4 punkty, Drożyna Wiktoria 2 punkty, Konarzyska Hanna 2 punkty, Musiał Szymon 2 punkty. To są punkty, za które klub tam otrzymuje pieniążki z tego zespołu. Challenge Dolny Śląski Związku Konarskiego we Wrocławiu. Klasyfikacja indywidualna za cały rok 2016. Kategoria młodziczka szosa. Anita Małek zajęła 3 miejsce i zdobyła 93 punkty. Hanna Konarzyska 4 miejsce, 72 punkty. Wiktoria Grożyna 7 miejsce, 20 punktów. Kategoria młodzik szosa. Szymon Musiał zajmuje 6 miejsce, 42 punkty. Kategoria junior młodszy szosa. Gracjan Płatka 23 miejsce, 6 punktów. Kategoria juniorka młodsza szosa. Radej Patrycja 17 miejsce, 3 punkty. Kategoria młodziczka, kolarstwo górskie, MTB. Anita Małek 7 miejsce, Hania Konarzyska 8, Wiktoria Grożyna 11. Kategoria młodzi, kolarstwo górskie, MTB. Szymon Musiał zajmuje 7 miejsce i 29 punktów. Najlepszą zawodniczką KS Orgies w roku 2016 była Anita Małek, która powalczyła na wyścigach szosowych m.in. następujące miejsca. Czasówka Rosachowska 2 miejsce, czasówka Izerska 2 miejsce, czasówka Kaczowska 2 miejsce, czasówka Szybowcowa 3 miejsce, czasówka Nowicka 2 miejsce, czasówka Nowice 2 miejsce, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, start wspólny Grodowiec 1 miejsce, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, jazda dwójkami, Szczecin Krajeńskie 2 miejsce, kryterium uliczne Wałbrzych 2 miejsce, kryterium uliczne Wałków 2 miejsce. Pozostałe zawodniczki z licencjami panowskimi to Anelia Szmajkowicz, młodziczka, Milena Dąbrowska, młodziczka, Marzena Nosa, młodziczka, Gabriel Kądziołka, młodzik. Klasy sportowe zdobyte przez zawodników. Anita Małek, druga klasa sportowa, Hanna Konarzyska, druga klasa sportowa, Wiktoria Grożyna, trzecia klasa sportowa, Szymon Musiał, druga klasa sportowa, Michał Kądziołka, trzecia klasa sportowa, Gabriel Kądziołka, trzecia klasa sportowa, Gracjan Buławka, trzecia klasa sportowa. Na uwagę zasługują nasi najmłodsi zawodnicy.
z innymi rówieśnikami odnoszą zwycięstwa. Z młodych kolarzy, którzy w przyszłości mogą tworzyć członk klubu przemawiania Katiusza Jarosławskiego, Alana Sobczaka i Miłosza Pułka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może ktoś z radnych ma jakieś pytania tutaj do kolegi z klubu? Nie ma, dziękuję bardzo. Szanowni radni, może ktoś z radnych prezentuje, ktoś z klubu sportowych chciałby coś na ten temat jeszcze powiedzieć, nie? Tak, rozumiem. Nie ma takich, takich pełnomocnictw, nikt. Tych klubów sportowych zwracają sprawę jest dużo, dużo więcej. No przykro mi to względnie, że no, nie wszyscy się poczuli do obowiązku, choć co prawda z klubu i z jedynki dzwonili do mnie, że zatrzymały ich sprawę gdzieś, są służbowo w Jeleniej Górze i spodziewali się wyjechać wcześniej, niestety nie udało im się i nie dotrą na dzisiejszą sesję. A o innych powiem szczerze, że nic nie wiem. Tak jak powiedziałem, jest to przykre, ale trudno. Postaram się, może w innym terminie będą mogli się u nas pojawić, a choćby nawet się złożą sprawozdanie pisemne, z którymi radni będą mogli się przynajmniej zapoznać. Bo jak powiedział pan dyrektor z Buxiru, że to jest takie skrótowe, no to jest mój, tak już powiedziałem, wyobrażam sobie, jakby to było takie pełne sprawozdanie, to ile ono by trwało. A niektórzy, no powiem, może nieładni kabareciarze mówią, że no a w tym Buxirze to nic się nie dzieje. No to wyobrażam sobie, jakby tego posłuchali, czy by nie zmienili zdania. Szanowni radni, szanowni państwo, przystępujemy do realizacji następnego punktu. To jest stan zagrożenia na jęzów w zasobach komunalnych. Bardzo proszę, widzę, jest pan dyrektor Komisji Układu. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Do października tego roku. Lokale mieszkalne
101,46%. Dlaczego jest powyżej 100%? Dlatego, że ściągaliśmy również zadłużenie z lat ubiegłych. Stąd wskaźnik jest wyższy niż 100%. Lokale socjalne 127,04%. Lokale użytkowe 101,18%. Garaże 98,7%. Komórki 86,4%. I lokale kontaktowe 59,8%. To jest najniższy wskaźnik ściągalności. Struktura płatności według okresu płatności. Najemcy, użytkownicy płacący z opóźnieniem do 3 miesięcy, to jest 98 osób na kwotę zaległości 18 500 zł. Najemca, użytkownicy płacący z opóźnieniem 3 do 6 miesięcy, 60 osób na kwotę zaległości 26 299 zł, 26 tysięcy. Najemcy albo użytkownicy płacący z opóźnieniem 6 do 12 miesięcy 32 osoby na kwotę zaległości 30 044 zł. I najemcy, użytkownicy zalegający z płatnościami dłużej 12 miesięcy 194 osoby na kwotę 500 prawie 90 tysięcy zł. Struktura zaległości w przydziale kwotowym na dzień 31 października. Powyżej 10 tysięcy to 6 lokali na kwotę 94 300 zł. Od 5 do 10 tysięcy 31 lokali na kwotę 215 400 zł. Do 5 tysięcy zł 192 lokale na kwotę 404 520 zł. W tym 10 lokali przyjętych na kwotę 22 tysiące. Wskaźniki ściągalności za okres 2014-2015-2016. I tak, za rok 2014 było 94,44%, za rok 2015 95,9% i obecny okres od stycznia do października tego roku 101,33%. I znowu ściągamy również długi z poprzednich lat. To były suche informacje i fakty. Teraz kilka wyjaśnień. Stan zadłużenia na lokalach komunalnych utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat. Ustalony w zakładzie system windykacji czynszu został uregulowany zarządzeniem dyrektora zakładu. Pracownicy odpowiedzialni za system windykacji są zobowiązani do comiesięcznej analizy zaległości czynszowych i wzywania najemców do uregulowania należnych płatności. System wezwań. Po wystosowaniu pierwszego wezwania, które przypomina się najemcom możliwości zawarcia ugody na posiadane zaległości i proponuje się termin spotkania. W przypadku, gdy najemca nie odpowiada na propozycję albo jest dalej brak wpłaty, wysyłane jest drugie wezwanie, następne wezwanie przedsądowe ze sporządzonym zestawieniem zaległości. Po bezskutecznym upływie terminu przygotowuje się dokumenty dla radcy prawnego w celu sporządzenia pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Przyjęto zasadę, że okres, za jaki sporządzony jest pozew, nie może przekraczać 3-letniego okresu przedawnienia w przypadku, gdy kwota zaległości czynszowych jest bardzo niska, np. czynsz za lokal socjalny nie mniejsza niż 1000 zł. Stanowisko takie jest moim zdaniem rozsądnym, kiedy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika może zostać umorzone z powodu przekraczających dochodzoną należność kosztów egzekucji. Kolejnym elementem motywującym najemców do regulowania należności są upomnienia o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokalu z wyznaczonym miesięcznym terminem do uregulowania zaległości lub zawarcia ugody na ich spłatę. Ostatecznym działaniem jest rozwiązanie umowy najmu i wniosek o eksmisję. Zaległości objęte wyrokami sądowymi, nakaz zapłaty w lokalach komunalnych wynoszą z tytułu czynszu 37 nakazów na kwotę ponad 80 tysięcy zł, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu 70 nakazów na kwotę 211 400 zł. I teraz kilka informacji na temat ugód, jakie były zawarte w latach 2015 i 2016.
ugody zawarte w latach 2015-2016 na kwotę. W 2015 na kwotę 124 300 zł, w tym zaległości do wysokości 5000 zł 49 ugód na kwotę 84 900 zł, powyżej 5000 za zgodą pana burmistrza 5 ugód na kwotę 39 300 zł. I ugody zawarte 31 października tego roku na kwotę 196 127 zł, w tym zaległości do wysokości 5000 51 ugód na kwotę 90 600 zł i powyżej 5000 za zgodę pana burmistrza 9 ugód na kwotę 105 500 zł. Brak tytułu prawnego, takich jest 85 lokali mieszkalnych. Umowy najmu lokali mieszkalnych wypowiedziane w tym roku z tytułu długotrwałego zalegania z zapłatą czynszu 14 umów, z tytułu niezamieszkiwania w lokalu 3 umowy i z tytułu rażącego naruszania obowiązku najemcy 3 umowy. Przywrócenie tytułu prawnego w lokalach mieszkalnych po spłacie zadłużenia 2 umowy, z tytułu niezamieszkiwania w lokalu 2 umowy i z tytułu rażącego naruszania obowiązku najemcy 1 umowa. Orzeczone wyroki eksmisyjne w latach 2010-2015 ogółem 23, w tym 10 wyroków wykonanych. Za okres od stycznia do października tego roku 3 wyroki eksmisyjne bez prawa do lokalu socjalnego i 7 spraw zostało przekazanych do pracy prawnego. W trakcie realizacji z egzekucji komorniczej jest 9 wyroków sądowych. Umorzenie za okres od 1 stycznia tego roku do 30 października tego roku to jest kwota 10 214 zł i to dotyczy 3 lokali mieszkalnych. Nakazy sądowe realizowane w tym roku przez komornika 9 nakazów zapłaty. I w omawianym okresie, czyli od stycznia do października tego roku, umorzono 19 postępowań komorniczych w trybie artykułu 827 KPC, to jest z powodu bezskutecznego jego przebiegu, czyli komornik nie miał z czego ściągać tych naszych zaległości. Omówiłem to zadłużenie, jeśli chodzi o lokale komunalne. Jeszcze chciałbym mieć należności dotyczące wody. Czy są jakieś pytania? Dziękuję, a najwyżej zadłużony lokal? 15 tysięcy. 15 tysięcy. A teraz po jakim okresie niezamieszkiwania wypowiada się umowę? 6 miesięcy. 6 miesięcy niezamieszkiwania i dziękuję bardzo. Czy zadane ma jakieś pytanie? Nie ma. Proszę dyrektorze. Teraz jeszcze parę informacji na temat stanu zadłużenia najemców w zasobach komunalnych za dostawem wody i odprowadzanie ścieków. Przyjmując założenie, że jeden licznik jest w jednym lokalu komunalnym, ogólna liczba liczników indywidualnych bez firm wynosi 3884 liczniki. W tym liczba liczników lokalu komunalnych wynosi 1077. Zadłużenie za wodę i ścieki w lokalach komunalnych, czyli w tych 1077 lokalach komunalnych i 206 lokalach komunalnych z zadłużeniem wynosi zadłużenie główne plus odsetki 844 700 zł. W tym czasie zawarto 152 ugody z odbiorcami, gdzie 56 odbiorców realizuje zawarte ugody, a 96 odbiorców podpisało ugody, ale ich nie realizuje, ugody zostały zerwane. 68 odbiorców posiada nakaz sądowy zapłaty, u 10 odbiorców sprawy skierowane do sądu, czyli ogółem 78 odbiorców ma sprawę albo w sądzie, albo nakaz zapłaty. Do dnia dzisiejszego wystawiono, i tu jest liczba szokująca, prawie 900 wezwań do zapłaty. I to jest taka krótka informacja odnośnie zadłużenia za wodę. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś może pytania do tego? Samy podmiot,
przepraszamy. Najczęściej to się powtarza. Bo stosujemy na razie tak zwane miękkie sposoby windykacji, czyli wezwania, rozkładanie na raty, prośby o spłaty, nie uciekając się do twardych typu windykacji, typu zakręcania. Ale były takie przypadki, że zakręcaliście? Były, to, a to głównie dotyczy firm i domów na rodzinę. Oczywiście to jest obowiązek, jeżeli krąg zakręcamy wodę, to wskazujemy zastępczy punkt poboru wody, gdzie jest taki punkt na trzymał 30, czyli u nas w zakładzie. Każdy może przyjechać i wziąć tyle wody i wyjść. I na dole umieścić. Dziękuję panie dyrektorze. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem pierwszej części, jak tak nazwę, porządku obrad, ogłaszam 20 minut przerwy. Państwo, wznawiam obrady po przerwie. Przystępujemy do realizacji punktu 7, czyli podjęcie uchwał. Uchwały wszystkie były przedstawiane na komisjach stałych Rady. Myślę, że radni są przygotowani. I przyjmiemy je, że tak powiem, bezboleśnie. Punkt A. Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Pomijam postawę prawną. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 stanowiący załącznik do uchwały, którego nie będę czytał. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem? W sprawie tej uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następna uchwała to jest uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Również tu pominę postawę prawną. Rada Miejska Chojnowa uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 89 groszy za 1 metr kwadratowy powierzchni pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 hektara powierzchni. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 44 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części mieszkalnych 75 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,46 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 zł 61 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 7 zł 62 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3 do 7. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 16/71/15 Rady Miejskiej Chornowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 8 grudnia 2015 roku, pozycja 5465, przepraszam, chodzi to o dziennik urzędowy województwa dolnośląskiego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku oraz polega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w Gazecie Chojnowskiej. Myślę, że wszystko jest jasne. Przystąpimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następna uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 16/72/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w Gazecie Chojnowskiej. Myślę, że radni się zapoznali z załącznikami, które nie będę czytał, bo to dość obszerne i trudne w czytaniu, ale na pewno radni się zapoznali, że ta uchwała była przedstawiana na komisjach stałych rady. Myślę, że nie będzie problemu z jej przyjęciem, ale dla formalności spytam, czy może ktoś z radnych ma jakieś pytanie. Bardzo proszę. Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następna uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Złotoryja. Ta uchwała była przedstawiana również na komisjach stałych rady, oprócz myślę komisji chyba zdrowia. Jeszcze nie była ona wtedy przygotowana, no ale przeczytam ją, myślę, że ta komisja też to zrozumie, że jest takowa potrzeba. Rada Miejska Chojnowa uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu miasta Chojnowa pomocy finansowej w gminie Złotoryja z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze komunalnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Nowa Ziemia w dniach 19-20 września 2016 roku. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok w wysokości 5000 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określa umowa. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to odzew na prośbę
to uczynić i burmistrz to czyni. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnowa na rok 2016. Rada Miejska Chojnowa uchwala tu następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 17 łamane przez 81 łamane przez 15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Chojnowa na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 61 tysięcy złotych do kwoty 48 809 561 zł i 65 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Z tego zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 61 tysięcy złotych do kwoty 6 032 15 groszy. Ustęp drugi. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 61 tysięcy złotych do kwoty 50 570 646 zł i 65 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184 938 zł do kwoty 45 410 148 zł i 15 groszy. Z tego zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 167 628 zł do kwoty 31 996 407 zł i 65 groszy. W tym zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 276 218 zł do kwoty 20 799 623 zł 25 groszy. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 108 590 zł do kwoty 11 190 6784 zł i 40 groszy. Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 5 tysięcy do kwoty 2 636 430 zł. Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 310 zł do kwoty 10 398 210 zł i 52 groszy. Zmniejsza się wydatki majątkowe miasta o kwotę 123 938 zł do kwoty 5 160 498 zł i 50 groszy. Ustęp trzeci. Zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp czwarty. Budżet po zmianach wynosi. Plan dochodów 48 809 560 1 zł i 65 groszy, dochody bieżące 46 030 262 zł i 15 groszy, dochody majątkowe 2 779 299 zł i 50 groszy, plan wydatków 50 570 646 065 groszy, wydatki bieżące 45 410 148 zł i 15 groszy. Wydatki majątkowe 5 160 498 zł i 50 groszy. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2 896 507 zł. Plan rozchodów wynosi 1 135 1422 zł. Paragraf drugi. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodowym samorządowych jednostek oświaty określonym w załączniku nr 9 do uchwały nr 17 łamane przez 81 łamane przez 15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Chojnowa na 2016
2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Chojnowa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Jestem jeszcze zobowiązany przedstawić Państwu uzasadnienia do przyjęcia ceny żyta stanowiącej podstawę ustalenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku rolnego na 2017 rok uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku wyniosła 52,44 zł za kwintal. Zgodnie z artykułem 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny od 1 hektara przeliczeniowego gruntu gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, co stanowić będzie w 2017 roku 13,10 zł. Natomiast podatek rolny od pozostałych gruntów wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, co daje na 2017 rok stawkę 262,20 zł. Ustawa o podatku rolnym daje Radom Gmin prawo obniżenia ceny cen skupu podanych w komunikacie. Cena żyta przyjęta za podstawę do obniżenia podatku rolnego na 2017 rok jest niższa niż w roku podatkowym 2015 o 2,44%. I tak cena żyta na 2016 rok wynosiła 53,75 zł za decytonę, a w 2017 cena żyta będzie wynosiła 52,44 zł za decytonę. Proponuje się przyjąć od podatku rolnego na 2017 rok cenę żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 52,44 zł. Stosowny zapis proszę przyjąć w protokole sesji Rady Miejskiej, co na pewno zostanie uczynione. I następne uzasadnienia do przyjęcia ceny drewna stanowiącej podstawę ustalenia wysokości podatku leśnego na 2017 rok podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku leśnego na 2017 rok uzależniona jest od średniej ceny skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 roku. Cena ta według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku wyniosła w 2016 roku 191,01 zł za 1 metr sześcienny. Zgodnie z artykułem 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, podatek leśny od 1 hektara wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, to stanowić będzie w 2017 roku 42 zł. Ustawa o podatku leśnym daje Radom Gmin prawo obniżenia ceny sprzedaży drewna podanej w komunikacie. Cena drewna przyjęta za podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok jest niższa niż w roku podatkowym 2016 o 0,40%. Przepraszam, 0,40%. Jednak cena drewna na 2016 rok wynosiła 191,71 zł za metr sześcienny, a cena drewna na 2017 rok wyniesie 191,01 zł za 1 metr sześcienny. Z uwagi na fakt, że
podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest miasto Chojnów. Proponuje się przyjąć cenę podaną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2017 rok w wysokości 191 zł 1 grosz. Kwota podatku leśnego na 2017 rok wyniesie 1,7023 hektara razy 42,0222 złotego, co się równa w przybliżeniu 72 zł. Stosowny zapis zostanie ujęty w protokole Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Tyle co do uchwał i informacji w punkcie 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Interpelacje, zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby złożyć interpelację lub zapytanie, proszę bardzo. Jeśli nie ma, przystępujemy do punktu 10. Przepraszam, informacje i komunikaty moje. Powiem tylko tyle, że na pewno już Państwo radni to zauważyliście, że ja wszelkie informacje, które otrzymuję, staram się Państwu przekazać, czy to osobiście na komisjach, czy SMS-em. Także w tej chwili nie mam nic Państwu do przekazania. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Na ostatniej sesji takowych nie było. Punkt 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby złożyć informację lub oświadczenie, proszę bardzo. Jeśli nie ma, punkt 13. Sprawy różne. Bardzo proszę. Bardzo proszę, radny Jurek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, na ostatniej sesji mówiłem o organizacji ruchu na placu dworcowym i obiecałem ustnie przekazanie taką informację, że wystąpię z pisem, z takim pisem, że wystąpiłem. Proszę Państwa, wyłączyłem ten nawet zdjęcie, pozwoliłem sobie, jak obiecałem, nawet policzyć, ile pojazdów wjeżdża i wyjeżdża z ulicy Kolejowej w stosunku do ulicy Zielonej. I to się ma tak jak 70% do 30%. Oczywiście 70% z Kolejowej, a więc częstotliwość ruchu jest znacznie większa z ulicy Kolejowej. I w związku z tym pismem otrzymałem odpowiedź. No to będę złożyłem drugie pismo w międzyczasie, jeszcze przed otrzymaniem tego, ale oni się nie ustosunkowali, wreszcie nie dostali, po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu pod samym wiaduktem. Pierwszeństwo przejazdu od strony właśnie ulicy Fabrycznej. A na to pierwsze pismo otrzymałem taką odpowiedź, to Państwu przytoczę, żebyście wiedzieli, jak Dolna Śląska Służba Dróg i Kolei Wrocławiu podchodzi do tego zagadnienia. To jest pismo z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Plac Dworcowy, Droga Wojewódzka 328, ulica Kolejowa w Chojnowie. W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu informuje, że przedmiotowa zmiana została wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu do drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku od granicy województwa do drogi krajowej nr 5 w Marcieszowie z wyłączeniem skrzyżowań z drogami krajowymi. Przez zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, to jest marszałka województwa dolnośląskiego, zatwierdzone pismem nr 3 projektem 465 z dnia 28 sierpnia 2014 roku. Projekt nowej stałej organizacji ruchu został sporządzony przez uprawnione biuro projektowe zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną w zakresie inżynierii ruchu. Zmiana organizacji ruchu przedmiotowej lokalizacji, to jest na ciągu drogi wojewódzkiej
328 w Chojnowie obok dworca kolejowego polegała m.in. na nadaniu pierwszeństwa przejazdu w drodze wojewódzkiej oraz skanalizowaniu wlotu ulicy Kolejowej w ciągu ulicy Zielonej, droga wojewódzka 328, plac Dworcowy. Kierunki ruchu w ulicę Kolejową zostały odseparowane i uporządkowane, a ruch na skrzyżowaniu uległ uspokojeniu. Wszystkie zastosowane tu rozwiązania inżynierii ruchu podyktowane były względami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę krótki czas funkcjonowania nowej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania plac Dworcowa ulica Kolejowa, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei prosi o wykazanie się zrozumieniem i cierpliwością, gdyż przy tak istotnej realizacji ruchu użytkownicy dróg potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do nowych rozwiązań. Ostateczna weryfikacja wdrożonej organizacji ruchu będzie możliwa po okresie kilku miesięcy obowiązywania. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei będzie monitorować sytuację ruchową na tym skrzyżowaniu, jeśli będzie konieczne, podejmie kroki celem usprawnienia korekty obowiązującej obecnie organizacji. Podpisała się pani dyrektor, zastępca dyrektora, pani Teresa Krapowska-Chudy. Nic dodać, nic ująć. Proszę państwa, podejrzewam, że projekt został zrobiony z zabiórka, bez konsultacji, bez tego. Ja tam nawet dołączyłem zdjęcia, jak ludzie jeżdżą, jeżdżą pod prąd, wjeżdżają na Marbekona, aczkolwiek te Marbekona już teraz się zajeździły i praktycznie nie widać, one tam są wyłączone. A większość mieszkańców prawdopodobnie się przyzwyczaiła, ale mnie chodziło głównie o usprawnienie, jeżeli już można było, trzeba było podporządkować kolejową tej drodze wojewódzkiej, chodziło o to, żeby dwa pasy ruchu. Ja zresztą o tym mówiłem, więc nie będę się powtarzać. Zobaczymy, co na to będzie pismo odpowiedzą. Podejrzewam, że podobny plan. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie ma, szanowni radni, szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 28. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję wszystkim za przybycie.